Was serdecznie. Tutaj Ewelina Prihał z tej strony z Chicago. Dzisiaj mamy kolejną dawkę wiadomości. Chcę przetłumaczyć trochę, co powiedział generał Flynn w jednym z ostatnich wywiadów z 30 listopada był to godzinny wywiad dla X22 Report. To jest taki facet, który się zajmuje już ponad 10 lat. Niezależnymi wiadomościami ma taką niezależną telewizję amerykańską i jest bardzo popularny, bo ostatnio miał wywiad z Erykiem Trump i też wam o tym wywiadzie ostatnio krótko powiedziałam i tym razem miał wywiad z generałem Flynnem, także to przetłumaczyłam dla was. Będziecie wiedzieć co słychać, co powiedział generał Flynn. Też powiem na temat Klaus Schwab, bo ostatnio był widziany i Washington DC, także ciekawostka i to też będzie powiązane to, co powiedział generał Flynn. No i także krótko powiem o TikToku i Twitterze. No i inne ciekawostki. A na koniec zaproszę Was na kurs Czakry, Olejki i Kryształy, bo zaczynamy już jutro i mamy dwie grupy. Jedną na Polskę, drugą na Stany Zjednoczone, więc oczywiście Australia, Nowa Zelandia, Malezja też się może do tego kursu dołączyć, bo to jest wtedy sobota w tych krajach. Dobra, zaczynamy od TikToka. TikTok ostatnio został najechany przez wielu senatorów i gubernatorów w Stanach Zjednoczonych. Mówią na TikTok, że to jest koń trojański i jest bardzo połączony z Chinami i tak jakby TikTok zbiera nasze dane. Nawet można, TikTok, jak chce wejść na nasze konto i zrobić zdjęcie komuś. Także, jak trzymacie telefon, to może się okazać, że wam TikTok zrobił zdjęcie. Takie różne wiadomości na temat TikToku. I tutaj senatorowie nawołują, żeby zmienić nawet telefon, jeżeli ktoś miał taką aplikację, bo to jest firma, która jest kontrolowana właśnie przez Chiny. Nie wiem, czy tak do końca w to wierzyć, może tak faktycznie jest, ale przecież mamy Facebook, mamy YouTube, mamy inne platformy społecznościowe, które tak samo nas kontrolują. I czy to jest taki kraj, czy inny, to i tak jest kontrola, więc nie wpadałabym tu w żadną panikę i zwróciłabym także uwagę na inne, właśnie. Platformy. Ja uważam, że to jest wszyscy są oni po tym samym wujku, więc czy to mnie kontroluje taka osoba, czy taka, to dalej mnie kontroluje i to nie powinno mieć miejsca. I tak nasze telefony, nasze różne sprzęty elektroniczne, ponoć. Są podłączone do systemu, i tak naprawdę jak wyłączycie nawet swój telefon, to on ma tam 1% baterii. Nawet jak wydaje Wam się, że całkowicie jest wyłączony, i tak można go zlokalizować. I często różne akcje, które chcą złapać daną osobę. I ktoś wyłączy telefon, to i tak zostaje złapany, więc to do końca nie jest tak, jak nam tutaj się sprzedaje, no ale Wam daje znać, że takie informacje wypłynęły i wczoraj, 30 listopada i 1 grudnia na temat Twittera. Tutaj gubernator, znacie ją na pewno, Kristi Noem z południowej Dakoty powiedziała, że całkowicie banuje TikToka w jej stanowych agencjach w, w południowej Dakocie. Więc nie będzie można tam z tej aplikacji korzystać. No, ciekawa jestem, dlaczego wcześniej nie zrobili tego z innymi platformami, nie zainteresowali się swoimi tutaj Twitterami, Facebookami i tak dalej, które są ze Stanów Zjednoczonych. Dobra, przechodzimy teraz do kolejnej wiadomości. Tym razem mam przetłumaczone dla Was, co powiedział generał Flen. Był to wywiad dosyć długi, bo około godziny. I bardzo fajne tutaj mamy wiadomości. To, co mi się podobało, czym się zaczął zajmować generał Flen: no to zaczął pisać książki dla dzieci, bo on twierdzi, że musimy zacząć. Od dołu zmieniać ten system i uczyć dzieci prawdziwych wartości, a nie tego, co się uczy w szkołach w Stanach Zjednoczonych, bo tak jak wiecie, różne dziwne informacje są przemycane dla dzieci, które nie powinny, i z tym też walczy Ron DeSantis na Florydzie z tą dużą firmą Disneyem i dosyć dobrze mu to idzie, bo Disney w sumie leci na łeb na szyję, wszystko po prostu. Spada w dół i akcje tej firmy, więc powinien Disney się zastanowić, o co tutaj chodzi, a nie wymieniać szefa Disneya, bo to nie jest główny problem, dlaczego zmniejszyło się zainteresowanie bajkami Disneya. Więc generał Flynn powiedział, że jest katolikiem i chce pisać takie książki i uczyć dzieci prawdziwych wartości, na przykład jak być liderem. I nie chcę tutaj wprowadzać absolutnie żadnego prania mózgu, które jest wprowadzone przez szkolnictwo w Stanach Zjednoczonych, i według niego powinniśmy wszyscy wziąć właśnie sprawy w swoje ręce, bo to, co generał Flynn. Powiedział na temat systemu, który jest teraz, no to mówi, że część rzeczy nie da rady, żebyśmy po prostu mieli nad nimi kontrolę i trzeba się skupić nad tym, nad czym mamy kontrolę czyli zacząć od lokalnych samorządów, zacząć od edukacji zacząć angażować się w swoje lokalne samorządy w miasteczkach, w hrabstwach. Bo powinniśmy od nich uzyskać odpowiedzi na niektóre pytania, powinniśmy zablokować niektóre budżety, które chcą wprowadzić w takich hrabstwach, i wtedy zaczniemy coś tutaj działać i zmieniać. On powiedział, że tylko i wyłącznie ludzie mają szansę, żeby cokolwiek tutaj zmienić. Nie możemy polegać absolutnie na sądownictwie według generała Flena, bo sądy nam absolutnie tutaj nie pomogą i podał przykład Kerry Lake, która według niego powinna wygrać w Arizonie, a niestety nie wygląda to tam za różowo i Kerry Lake walczy do końca. Podała stan Arizona do sądu właśnie. Ze względu na to, że niektóre maszyny i cały system nie chodził tak jak trzeba w trakcie tych wyborów w listopadzie. I według generała Flena, no to będzie wszystko zależało od sądów, ale nie ma się tutaj co cieszyć, że będziemy mieli jakąś gwarancję. Więc on nawołuje do tego, żeby każdy z nas się w to zaangażował. Powiedział też na temat Arizony, że. Ludzie, którzy są w Maricopa, w tym hrabstwie, powinni się wstydzić łącznie z tą przyszłą gubernator Kate Hobbs, która jest po stronie partii demokratycznej, bo jak może sekretarz stanów uczestniczyć w wyborach gubernatorskich i sam sama sobie te wybory certyfikować, że absolutnie ona powinna budzać zaufanie ludzi i powinna odstąpić od certyfikacji wyborów na, w Arizonie, a oczywiście tego absolutnie nie chce zrobić. I on oczywiście też nawoływał Flynn, że nasze pieniądze idą na takie różne wybory, które nic nie dają i nikt nic nie ma do powiedzenia. I hrabstwa według niego mają bardzo dużą siłę i one kontrolują wybory w Stanach Zjednoczonych i można zacząć właśnie od takich hrabstw i zacząć tam zmieniać ludzi, którzy piastują stanowiska. Jeżeli oni nie służą nam, ludziom, no to trzeba ich zwolnić z tych stanowisk. Więc tutaj cała ta koncentracja według niego powinna się znajdować, bo z tego, co on się dowiedział, że wiele pracowników rządowych, która jest w tych hrabstwach wybrana, to zapchało swoje kieszenie różnymi wiadomo czym, rzeczami i tak naprawdę były to bardzo duże pieniądze, które doprowadziły do tego, że wybrano inne owoce koloru zielonego, a nie koloru czerwonego, więc wszystko musimy zacząć od dołu. Też, oczywiście, poruszył krótko sprawę tej dużej firmy FTX krypto. I powiedział, że musimy zadać sobie te pytania, gdzie te pieniądze idą, z, kto dostaje te pieniądze. I mówi, że tutaj nie ma żadnego mercy nad Partią Republikańską, bo Pełno Rajno no, też brało oczywiście z tego funduszu pieniądze. I powinniśmy dostać odpowiedź, ile tych pieniędzy dostali demokraci, ile tych pieniędzy dostało Rajno. Więc mówi, że tutaj jest, są zgniłe jabłka po jednej i po drugiej stronie i nie ma o czym mówić. Według generała Flynn'a Ameryka ma dużo zasobów, takich jak woda, jedzenie i może być niezależna energetycznie, tak jak to widzieliśmy za Trumpa. Ci, co chcą wprowadzić ten nowy porządek na świecie, chcą dobrać się do tego dobrobytu w Stanach Zjednoczonych. I poruszył tutaj sprawę Szłaba. Że we wczesnych latach 70. on już zaczął bardzo ingerować w różne kraje i powiedział, że powinniśmy sobie też zadać pytanie, co on tam robił, Klaus Schwab, na spotkaniu G20. Czy on jest jakimś liderem? I generał Flynn mówi, że ja bym chciał zobaczyć jego notatki z tego spotkania. Powinniśmy to zobaczyć, przeczytać, co on ma do powiedzenia. Czy on się nie kształtuje tutaj na przyszłego władcę świata i za takiego się ma? Dlaczego się spotykał na przykład z liderem Chin, Xi Jinpingiem? O co tam chodziło? Co oni chcą tam ukręcić? Dlaczego tutaj wszyscy mówią na, na ten temat, że to są teorie spiskowe? A może to jest właśnie prawda, co się teraz dzieje? Mówi inni globaliści, tak jak Soros, Gates i cała ich banda, robią wszystko, żeby nas kontrolować. I oni chcą zapanować nad całym światem. I dlatego muszą się pozbyć Trumpa, bo Trump im przeszkadza. I oni zabrali już nam największe instytucje. Oni zaczęli to robić od dołu, już kiedyś mówił generał Flynn. Tak jak my teraz powinniśmy odebrać im tą władzę. I jeszcze raz podkreślił, że sądy nam nie pomogą. Ludzie mają tą siłę. I ludzie mogą zrobić wszystko, Największym takim plusem Stanów Zjednoczonych są właśnie ludzie. Ludzie są najważniejsi i ludzie mogą wszystko. Generał Flynn także poruszył sprawę Polski i powiedział, że jeżeli jakiś raport wychodzi, to najczęściej pierwszy raport jest zawsze tym złym raportem. I oczywiście wiemy o co chodzi, że zrzucono wszystko na Rosję, a jednak okazało się, że jest inaczej. I według generała Flynn'a ludzie za bardzo wierzą. W NATO, a nie powinni. Nie, nie rozwinął tego tematu na tyle, żebym mogła wam tutaj to opisać. I nie widzą prawdy. Prawdę wiedzą ci, co już ich nie ma tutaj z nami. To oni wiedzą prawdę. Mówi, musimy robić wszystko, bo niedługo będziemy po prostu kontrolowani na każdym kroku. Wiecie, co chcą wprowadzić? Chcą wprowadzić pieniądz elektroniczny. I także specjalne paszporty, więc jeszcze takiej kontroli nigdy nie było. I to najbardziej rozumieją ludzie, którzy byli już w Komunie, i też podkreślał nas, Polaków. Ludzie muszą zacząć od swoich małych miasteczek, od wiosek, od hrabstw. I wszystko odbudować. Podał też przykład Brazylii. Zobaczcie, Brazylia jest dla mnie przykładem, tak powiedział generał Flynn. Oni nas uczą tego, żeby się nie poddawać. My nie możemy się poddać. Nie chcę, żeby Ameryka była w tym miejscu. Nie chcę, żeby Ameryka była komunistyczna. I zaraz wam pokażę, gdzie został zauważony, widziany Charles Schwab. Jeszcze tutaj Wam pokażę stronę Flena, i to jest ta bajka. I bajka jest pod tytułem Nocny, śnieżny monster, taki, tak jak widzicie. I on tam przedstawia, mówi, że jak on uczy swoich wnuków. No to nawiązuje też do różnych historii z życia, czyli czyta generał Flynn bajkę dla swoich wnuków i mówi słuchaj, no ale pamiętasz co się stało dwa dni temu? No to właśnie to podobna taka sytuacja jest w bajce. Więc taka bajka jest na jego stronie, jakby chciał ktoś z Was sobie ją kupić. I tutaj mamy tą wiadomość na temat Klausa Schwaba, który został sfotografowany w hotelu w Washington DC. 30 listopada, godzinie 7.50, więc zobaczcie, tutaj mamy to zdjęcie. Greg Price sfotografował go, albo podał tą wiadomość dalej na Twitterze i się zastanawia, co robi tutaj Klaus Schwab. Siedzi sobie w labi, to był notabene były hotel Donalda Trumpa. On już nie jest właścicielem tego Waldorf Astoria hotelu w DC. Może to jest jakaś wiadomość. Słuchajcie, przychodzimy tutaj po Trumpa, musimy się go pozbyć, bo on nam tutaj przeszkadza. No i wiele innych liderów. Jack Posobiec też dał znak zapytania, co on tu robi, o co to chodzi. Znowu breaking report, czyli jakaś ważna wiadomość, tak raport, że CEO, szef Apple, Tim Cook też skierował się w stronę Washington D.C i Elon Musk, który miał spotkanie także z szefem Apple. Więc czy to nie jest powiązane? Zobaczymy. Także tak już zauważono, że coś tutaj się dzieje, coś może wypłynąć wkrótce. No i przejdźmy teraz do spotkania między Tim Cook, szefem Apple, a Elonem Muskiem. Elon Musk ostatnio zaczął dużo wiadomości dawać na Twitterze. Że coś się dzieje w Apple, bo zabierają reklamy z Twittera. Na pewno nie są za wolnością słowa, no bo skoro zabierają te reklamy, to chyba tak jest. I zaczął ostrą taką walkę tutaj postami z Apple. Napisał. Albo płacisz 30% więcej, albo idziemy na wojnę. Więc takie różne wiadomości, które później wszystkie usunął. No i w końcu doszło do tego spotkania między Elonem Maskiem a szefem Apple. Takie dziwne wideo 5-sekundowe zapostował mask, że mieliśmy świetne spotkanie i baza tutaj Apple wygląda bardzo fajnie. I potem się niby dogadali, że Apple wcale nie będzie wyrzucał także Twittera ze swojego sklepu Apple, bo takie były plotki i tak miało prawdopodobnie się zdarzyć, dlatego Elon Musk był o to wściekły, o tą całą sytuację, że Apple chce wyrzucić Twittera ze swojego sklepu. No ale dziwne, że tutaj mamy Elon Musk, mamy Apple jeszcze. Klaus Schwab, więc wszyscy postują, że spotkanie trójcy w Washington DC. No ale nie było powiedziane, że oni wszyscy w trójkę się spotkali, tylko akurat niby taki zbieg okoliczności. Brazylijczycy się dalej nie poddają, dalej protestują, że nie chcą tego prezydenta Lula bo on jest całkowicie po innej stronie, jak on zostanie prezydentem i zostanie zaprzysiężony, to już po nich. Więc proszą wojsko, żeby wsparło ich w tym protestach. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, ale na dzień dzisiejszy Brazylijczycy nie odpuszczają, bo 12 grudnia ma być zaprzysiężenie właśnie prezydenta Lula. Jeżeli zrobią już to za przysiężenie, no to już będzie musztarda po obiedzie, więc oni muszą zrobić wszystko, żeby teraz wygrać. Tutaj jest spotkanie Lula da Silva, więc no zobaczymy jak to wyjdzie, ale tak jak powiedział generał Flynn, że oni są przykładem, żeby walczyć o wolność. No niektórzy mówią, że o wolność się nie powinno walczyć, ale też wolność nie jest za darmo. I mamy tutaj informację, że w poniedziałek 12 grudnia o godzinie 2 po południu będzie zaprzysiężony Lula na prezydenta. Taki jest plan. I jego inauguracja będzie 1 stycznia 2023. Więc kibicujemy im. Jak coś będę więcej wiedzieć, to dam wam znać. Tutaj tych dwóch panów z Partii Demokratycznej z Luizjana. Okazuje się, że została podana do sądu i mają iść do więzienia na 12 miesięcy za to, że skupowali zielone jabłka. Także coś się też dzieje, że patrioci działają i nie wszędzie jest ta przegrana, że okej, okay, dobra, już podwozili te zielone jabłka, się poddajemy. Po kolei będziemy widzieć nawet takie małe wygrane, bo oni nie są akurat takimi znanymi politykami, ale jeżeli zaczniemy właśnie krok po kroku, no to będzie widać efekty. Zobaczymy, co tam Kerry Lake, jak jej tam pójdzie. Grena Rauflin mówi, że mają masę dowodów, no ale co z tego, jak sądy nie chcą słyszeć. Więc to on mówi, że to nie chodzi już o dowody i o zebrane te filmiki, tylko o sądownictwo. Więc o tym na razie możemy zapomnieć. W Michigan też mamy tutaj, który stanął przed komisją, bo powiedział, że jak sprawdzali 54 skrzynki z jabłkami, to na 54 skrzynki 27 skrzynek coś tam Brakuje tych jabłek, nie da się ich policzyć, jest pomiksowane zielone jabłka z, z czerwonymi jabłkami, więc mówi, że ja proszę Was, jako młody chłopak, bo jestem przedstawicielem młodych ludzi, żebyście na to zwrócili uwagę, bo my po prostu przez to nie wiemy, komu mamy wierzyć, komu mamy nie wierzyć, o co tutaj chodzi. I mamy dziwne takie. Przeczucia i uczucia względem tego wszystkiego, co się dzieje na naszych oczach. Więc chcemy zaufać temu wszystkiemu, ale na dzień dzisiejszy nasze zaufanie tutaj legło w gruzach i proszę Was, żebyście jeszcze raz przeliczyli te skrzynki z jabłkami. Tutaj daję te dokumenty. Więc dalej młodzi ludzie nawet się angażują, tak jak widzicie. Działają, nikt nie śpi i po prostu robi wszystko, co może. I miał też przemowę Joe Biden i powiedział, że żadna administracja nie zrobiła tego, co nasza do tej pory. Na pewno chciał bardziej pozytywnie zabrzmieć, ale oczywiście było masę komentarzy. No tak, masz rację. Inflacja sięga zanitu, ceny benzyny sięgają zanitu. Ogromna ilość nielegalnych przechodzi przez granicę, także masz rację, bijesz rekordy. Ale oczywiście Joe Biden nie wie, o co chodzi. Teraz w tym momencie, jak nagrywam to wideo, to jest spotkanie Joe Bidena i Macrona na żywo. Także albo ktoś to przetłumaczy, albo powiem w, o tym w następnym filmiku. Ale raczej do tej pory już będą jakieś tłumaczenia na język polski, więc też. Czekam na to, co on tam powiedział. Ale na pewno nic ciekawego, bo jak włączyłam to na chwilę, to on prawie usnął stojąc, więc no, taki to jest typ. Tutaj macie Jen Saki zasmuconą. Pamiętacie ją jako sekretarkę prasową Joe Bidena. No, to cała administracja Bidena jest podana do sądu przez stan Missouri za to, że robili różne dziwne rzeczy i chcą. W Missouri ludzie mieć odpowiedź o co chodzi z Fauci i z innymi rzeczami, które powiedział Fauci i Jensaki, które według nich nie do końca się zgadzały i były nieprawdziwe, więc coś się zaczyna dziać, że tak jak powiedział generał Flynn, każdy z nas robi to co może i idziemy krok po kroczku do przodu. I Tutaj taki kawał. Że chyba dziewczyna mówi do chłopaka, choć musimy już wychodzić, bo się spóźnimy. Ale proszę cię nie o sprawach politycznych. I on tutaj wziął prezenty ze sobą, które były opakowane w papier. Go Brandon, zaraz zobaczycie jeszcze raz. Puszczę wam to wideo. Także ludzie robią jaja z tego. Let's go, Brandon. No i wychodzi uśmiechnięty, no i oczywiście. Ta firma, która produkuje ten papier, nie wiem co to za firma, ale wiem, że zarobili jakieś ogromne pieniądze w tamtym roku, a w tym roku się przewiduje, że jeszcze więcej zarobią na tym właśnie papierze. Więc jak chcecie zapakować dla kogoś prezent w taki papier, żeby było śmiesznie, no to jest taka możliwość. Jeżeli chodzi o kurs czakry olejki oraz kryształy, to zaczynamy już jutro, czyli w piątek 2 grudnia. Mam dwie grupy tym razem. Po raz pierwszy na ten kurs, bo widzę, że się to spodobało ostatnio na kursie z aromaterapii, że jest grupa na strefę czasową polską czyli o 19:00 czasu polskiego jest grupa też wieczorna o 7:00 wieczorem w Chicago, o 8:00 w Nowym Jorku i na Florydzie to jest 6:00 Denver Colorado, 5:00 po południu Kalifornia na przykład Los Angeles, to będzie w sobotę 12:00 po południu Australia, Sydney, 2:00 po południu Nowa Zelandia, Auckland, i to też będzie w sobotę w Malezji o 9:00 rano. Dlatego podaję takie kraje, bo z tych krajów mam studentów. Dlatego, jeżeli ktoś chce jeszcze dołączyć, to zapraszam serdecznie. Jest to kurs siedmiotygodniowy: czakry, czyli centra energetyczne. Poruszymy też sprawę olejków eterycznych. Magiczne podejście do olejków eterycznych i także wiedza o kryształach. Tych kryształów jest około 6 tysięcy, olejków setki, więc zostaliśmy obdarzeni przez tą naturę naprawdę na bogato z każdej strony. I spędzimy razem 7 spotkań, 7 tygodni na żywo. Każde spotkanie to jest minimum 2 godziny, gdzie będziemy się po prostu widzieć, słyszeć. Dyskutować na różne tematy, i też główny materiał poprowadzę na żywo. Do tego jest platforma, tam jest nagrane 35 wideo, czyli po 5 na jeden moduł, jest ich 7, gdzie dokładnie opisuję na temat olejków eterycznych w każdym poszczególnym module i dokładnie na temat kamieni, czyli kryształów, bo i kamienie i olejki mają niesamowitą moc, pochodzą od natury, mają wysokie wibracje, które też nam są potrzebne ludziom, bo planeta cały czas zwiększa swoje wibracje i my musimy to się także do niej dostosować, więc same pozytywne rzeczy. Co daje taki kurs? Po skończeniu takiego kursu będziecie wiedzieć, jak zbalansować sobie swoje centra Energetyczne samemu, jak po prostu odblokować je dla swoich bliskich, jak się odczytuje kolory aury. Będziemy każdego uczestnika kolory aury przerabiać na kursie, więc wiele, wiele innych dodatkowych materiałów mam też przygotowane. Dla Was, po takim odblokowaniu centr energetycznych, mogę Wam podać kilka przykładów z ostatniego kursu. Była dziewczyna, która nie widziała się ze swoją mamą ponad 7 lat, i po tym jak zaczęła pracować, odblokowywać tą energię w centrach energetycznych. To na szóstej klasie, przed siódmą klasą, zobaczyła się po raz pierwszy ze swoją mamą, usłyszała się z nią. Wiem, że się też widziała ze swoją siostrą po długim czasie, więc bardzo pozytywne rzeczy bardzo pozytywne historie. Jedna dziewczyna miała problem, że miała podpisane umowy z firmami i te firmy jej nie oddawały pieniędzy. To było kilka firm. Nie wiem jak to się stało, nie opisywała nam szczegółów, ale po tym jak zaczęła odblokowywać tą energię w tych centrach energetycznych no to się zgłosiło większość z tych dłużników do niej i oddali jej pieniądze, więc to jest też bardzo fajne, że nieraz jest coś zatkane energetycznie i coś nam nie idzie w życiu. Tak samo w związkach: ktoś nie może znaleźć partnera, partnerki albo się coś sypie. W życiu prywatnym to także centra energetyczne są za to odpowiedzialne. Możecie je porównać do zlewu, gdzie macie zatkany zlew i chcecie umyć naczynia. No to jak zaczniecie myć naczynia w zatkanym zlewie, no to ta woda zacznie się wylewać. Więc najpierw trzeba odetkać zlew, żeby umyć naczynia. Podobnie jest tutaj z centrami energetycznymi, i każdy te centra ma. Okazuje się, że każda religia świata porusza ten temat i nawet Czakry. Czakra to jest inaczej koło, wir. Jest poruszana w Biblii. Więc to są takie ciekawostki. I tutaj dla tych z Was, co podchodzicie do tego, oj, to jest jakieś nie wiadomo co, no to tak samo jak idziecie do refleksologa, na masaż. Aromaterapeutyczne, czy do chiropraktora, no to też różne punkty wam dotyka w ciele, tak? Czy akupresura, igły, no cokolwiek innego, no to jest ten sam koncept. Tutaj to nie jest związane z żadną religią. Tylko po prostu my jesteśmy częścią energii, tak jak powiedział Nikola Tesla. Zresztą Nikola Tesla uwielbiał kryształy, leczył się kryształami, mówił. Dokładnie nie wiem jak one pracują, ale wiem, że pracują. Wiem, że jakieś miał przeziębienie, to używał do tego kryształu. Więc zapraszam serdecznie. Jeszcze zostało no, niewiele czasu, żeby dołączyć, ale dla tych z Was, co chcecie dołączyć, no to jest teraz możliwość pierwszy raz dołączyć. W dwóch strefach czasowych, no nie w dwóch, tylko w więcej, tak jak widzicie, zależy jak na to patrzymy, tak? Bo z Australii może się dołączać. Po raz pierwszy, bo będzie tutaj godzina świetna popołudniowa w sobotę, także możecie spokojnie dwie godziny sobie dla siebie zrobić i dołączyć. Nie wiem, czy będę następną grupę robiła taką podwójną. Pierwszy raz to robię chcę zobaczyć jak to będzie więc jeżeli po prostu chcecie i myślicie o tym kursie no to teraz jest świetny czas żeby dołączyć i skończymy w nowym roku w 2020 na dole Wam podam informacje o tym kursie. Jeżeli chcecie, jeszcze możecie do mnie napisać e-maila z jakimiś pytaniami, jeżeli macie odnośnie tego kursu. Więc dziękuję jeszcze raz serdecznie i widzimy się za kilka dni z kolejnymi fajnymi wiadomościami. Trzymajcie się, a z moimi studentami widzę się jutro. Ciao, pa!